Dlaczego to jest istotne badanie? Dlatego, że płyn mózgowardzeniowy jest w pewnym sensie wyjątkowy. Tak jak krew niesie wiele informacji w stosunku do różnych chorób, płyn mózgowardzeniowy również potrafi odpowiedzieć na wiele pytań. To badanie wykonujemy zwykle w celu potwierdzenia lub wykluczenia np. zapalenia opon mózgowardzeniowych. Tą procedurę wykonujemy w diagnostyce pacjentów ze stwardnieniem rozsianym lub na przykład pacjentów z podejrzeniem choroby Alzheimera. Nakłucie lędźwiowe, wykonanie punkcji lędźwiowej, inaczej mówiąc, jest procedurą, którą proszę się nie obawiać. Są różne mity krążące wśród osób, które w sumie nawet sami nigdy tego nie mieli, ale słyszeli, że ktoś tam miał. Otóż właściwie wykonane nakłucie lędźwiowe nie jest procedurą bolesną i jest bezpieczną. Jak każdy zabieg może mieć różnego rodzaju powikłania i na pewno lekarz przed wykonaniem tego zabiegu to wszystko wytłumaczy. Przed wykonaniem nakucia lęźwiowego lekarz powinien mieć wgląd w badaniach krwi, na przykład powinien mieć wgląd w morfologię, poziom płytek oraz kogulogram. Jeśli są dostępne inne badania, również najlepiej byłoby na nie zerknąć, ale podstawą to są te, które wymieniłem. Sama procedura nakucia. W zależności od sytuacji zajmuje około minuty, trzech minut. Natomiast przygotowanie pacjenta, ułożenie go w sposób odpowiedni, przeprowadzenie rozmowy, następnie po nakuciu lędźwiowym zalecam w izbie przyjęć, w której wykonuję często badanie, żeby pacjent około dwóch godzin jednak poleżał na płasko. Następnie, jeśli wynik promunu rdzeniowego jest prawidłowy, taki pacjent opuszcza szpital i wraca do domu. Spotykam się z tym, że często pacjenci, szczególnie ze stwardnieniem rozsianym, są wysyłani do szpitala w celu wykonania funkcji. Otóż z poziomu izby przyjęć to jest niemożliwe, dlatego że oznaczenie poziomu białka oligoklonalnego nie wchodzi tak naprawdę w badanie w trybie ostrego dyżuru. W związku z tym, że ta procedura jest bezpieczna, to można ją wykonywać w warunkach ambulatoryjnych, w dobrym ośrodku pod kontrolą dobrego lekarza. Jeśli podobał Ci się nasz materiał, zasubskrybuj nasz kanał.